Wieś Taczalin położona w gminie Legnickie Pole z trzech stron zabudowana jest wiatrakami. Gmina postawi kolejne. Mieszkańcy wsi nie popierają tego pomysłu. Obawiają się, że inwestycja ich pogrąży. To nam powstrzyma jakiekolwiek inwestycje, napływ obcych mieszkańców, kto by chciał na przykład z miasta się wybudować we wsi. Nie ma takiej szansy po prostu. Zostaną ci mieszkańcy, którzy są. I no, z czasem wioska umrze. Za 20 lat starzy mieszkańcy poumierają, młodzież ucieknie. Tutaj problemy zdrowotne wchodzą, tak? Ludzie się też skarżą także, że mają gorsze samopoczucie czy jakieś inne choroby związane tutaj z tym wpływem wiatraków. W momencie, kiedy będziemy mieli 30 turbin, Taczalin będzie w epicentrum, tak? Z każdej strony będzie to oddziaływać na nas. Jeszcze 3 lata temu podobnego zdania był radny gminy Taczalin, który także protestował przeciwko budowie fermy wiatraków. Zdanie jednak zmienił. Ja podawałem do sądu gminę, proszę panią, ja byłem przeciwnikiem. A dlaczego? Bo mnie nakarmiono takimi rzeczami. Pszczół nie będzie, ptaków nie będzie, będzie szumieć, będzie hałasować, będą ludzie umierać. To co przed chwilą to powiedzieli. Proszę panią, nic takiego czego się nie dzieje. Wójt gminy Legnickie Pole także odrzuca zastrzeżenia mieszkańców. Jego zdaniem budowa wiatraków nie oznacza braku rozwoju wsi. Tym bardziej, że zainteresowanie przekształceniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe jest spore. Tych wniosków o przekształcenie jest bardzo dużo i ja też stoję na stanowisku, że tak jak powiedział pan radny, z obawą, że tych mieszkańców u nas nie będzie przybywać, a jednak mam nadzieję, że mimo wszystko ci mieszkańcy, którzy będą tutaj mieli pracę, zechcą się osiedlić na terenie naszej gminy. Jako radny będę głosował przeciwko uwagom, które wójt złożył, dlatego że radni, tak jak to zostało dzisiaj powiedziane bardzo wyraźnie, powinni głosować przede wszystkim tak, jak mówią mieszkańcy, którzy ich wybrali, powinni być po stronie mieszkańców, nie po stronie wójta. Natomiast ściąganie kolejnych pieniędzy do gminy wcale nie przekłada się na jakość życia, bo ludzie wolą mieszkać może skromniej, ale w bezpiecznym środowisku. Mimo oporu ze strony mieszkańców i niektórych radnych, gmina zatwierdziła budowę kolejnych wiatraków we wsi Taczalin.